Proszę Państwa, mówimy o pani w okienku na przykład, prawda? I mówimy, że ta osoba reprezentuje instytucję, ale często jest tak, że taka krzaczniarka nie jest odpowiedzialna za nic, ją nic nie interesuje. Ale informacje, które, bo to tak a propos też historii, którą kiedyś pisałam, panienka z okienka, ale nie ta w barze, tylko na przykład w sądzie. Czy jeżeli się ta w sądzie to mi powiedziała, a ja nie wiem tego, no to proszę bardzo. Odpowiada za to, czy mówi, że ten, co robił stronę, to tak sobie napisał, a ja nie wiem tego. Tylko dowód musi mieć, czyli zrzut tej strony. To też nie do końca, ale proszę sobie przypomnieć sytuację, była tak jakiś czas temu ta ustawa abolicyjna dla osób, które miały zawieszoną działalność gospodarczą, nieopłacane składek. Przecież tutaj musiał aż ingerować ustawodawca, żeby naprawić błąd interpretacyjny sprzed iluś tam lat odnośnie płacenia składek w przypadku zawieszenia działalności gospodarczej. Więc to musiało się rozegrać aż na tym poziomie. U nas jest też duży problem po prostu systemowy, no bo przedsiębiorca i zresztą obywatel przez nasze państwo traktowany jest zazwyczaj jako osoba podejrzana. Osoba, którą trzeba w jakiś tam sposób kontrolować. Panie mecenasie, nie tak dawno sama o tym pisałam i to tak w takim tonie trochę zjadliwym, kiedy powiedziano, to jeszcze było za poprzedniego rozdania politycznego, kiedy powstała tak zwana konstytucja przedsiębiorcy i było tam napisane, że od tego momentu państwo będzie traktowało przedsiębiorcę nie jak osobę, która próbuje oszukać. To było bardzo jasno podkreślone, że inaczej. Co oznaczało tak naprawdę, że państwo powiedziało, że do tej pory to tego przedsiębiorstwa traktowało jak łobuza i oszusta, ale to już jakby inna strona tej historii. Natomiast no, mamy przedsiębiorcę teraz traktować jako osobę, która nie oszukuje i nie kombinuje. No ale traktują go ciągle te same osoby, które przez tyle lat traktowały go w pewien określony sposób. No to będzie wymagało jednak dalszych lat zmian. Bo mimo wszystko te zmiany też następują. No ten ZUS nie jest tym samym ZUS-em sprzed iluś tam lat. Tylko też mamy zupełnie inną sytuację budżetową, no i zupełnie inną ilość środków. Ja czasami mam wrażenie, że w tym ZUS-ie no, szukają dalszych metod uszczelnienia systemu, czy też właściwie nawet niektóre decyzje o odmowie wypłaty niektórych świadczeń, czy odmowie przyznania jakiejś renty, czy emerytury są wydawane na tej zasadzie, a może ktoś się nie odwoła, a my będziemy mieli zaszczędzone jakieś tam środki. To pewien pracownik Urzędu Skarbowego powiedział mi tak. Na 100 odwołań od decyzji Urzędu Skarbowego do Izby Skarbowej w pewnym mieście na południu Polski 99 na 100 odwołań jest zawiatwionych pozytywnie dla podatnika. Co to znaczy? Odwołuj się człowiek. Odwołuj się człowiek. Ja mogę powiedzieć ze swojej praktyki, że większość spraw z ZUS-em kończymy powodzeniem, no bo zwłaszcza na przykład te wszystkie sytuacje, kiedy ZUS odmawia uznania pracownicy za pracownicę, kiedy zajdzie w ciążę, no bo właśnie. Są te wszystkie sytuacje młodych mam, które dostają jakąś bardzo dobrą pracę i zaraz później zachodzą w ciążę. No ZUS wtedy robi się podejrzliwy i stwierdza, że umowa o pracę była zawarta w sposób pozorny. Czy też tak jak w przypadku tutaj działalności gospodarczej, gdzie ten Zakład Ubezpieczeń Społecznych dochodzi do wniosku, że tej działalności nie było. Tutaj później w sądzie też zdarzają się komiczne sytuacje, bo na przykład też miałem w praktyce jakieś stwierdzenie przez sąd, że tak brzydkich rzeczy nie da się robić w celach zarobkowych i to nie może być uznane za przejaw działalności gospodarczej realizowanej w sposób ciągły, zorganizowany w celu osiągnięcia jakiegoś konkretnego dochodu. Moją klientkę bardziej bolał sam fakt uznania jej rękodzieła za coś brzydkiego niż... Właśnie chciałam zapytać swoim własnym odczuciu estetycznym. A ja siedziałam i kombinowałam, co ta kobieta robiła w takim razie. To są te rzeczy, no, powiedzmy, bardzo awangardowe i one nawet teraz chyba znajdują wzięcie, tylko no, po prostu to jest ta koncepcja, wtedy się do końca nie potrafi odprzeć. Panie Jacku, i co teraz będzie pan robił? Założyliśmy sprawę sądową. Czekamy. Czekamy na termin rozprawy. Na Facebooku prowadzimy akcję oszukani przez ZUS, hashtag oszukani przez ZUS, jeżeli ktokolwiek znalazł się w podobnej sytuacji, jak my może do nas napisać. Kontaktujemy się z osobami, które w podobnej sytuacji się znalazły. Bardzo ile tych osób już jest? Ponad 10, co daje nam prawo do złożenia pozwu zbiorowego. A o cóż będzie ten pozew? Będziemy chcieli odszkodowania. Za co? Za stres, na który narazili moją żonę w ciąży. To jest, ale to są takie same sprawy? Dokładnie takie same? Prawie identyczne. W detalach bardzo mały się różne. To nie jest nasz przypadek, nie jest odosobniony. Bardzo dużo ludzi dostaje fałszywe informacje w okienku. Bardzo dużo ludzi jest źle informowanych o tym, jakie dokumenty kiedy ma składać. Bo często się zdarza, że właśnie te osoby, które siedzą w okienku, one się zajmują tylko swoją wąską działką,
A udzielają informacji trochę szerzej. Tak. I nie odsyłają do innych jakby osób, tylko czują się kompetentne. Kompetentne udzielają informacji, co później się okazuje nieprawdą. W tej chwili mamy taką grupę dosyć zamkniętą na tym Facebooku już pod. Także złożymy pozew zbiorowy do sądu. Proszę Państwa, za chwilę skrót informacji. To co najlepsze w TOK FM. Dalej, on jedzie kółeczką i przejedzie przez te miasta, przez te wszystkie miejsca. Dlaczego mówisz? Pojedź 141 i sprawdź trasę. Salon Radia TOK FM. Od poniedziałku do piątku po 20. Poniedziałek. Wiktor Osiatyński. Zapraszam Państwa na program Zrozumieć Świat w każdy poniedziałek o godzinie 20. W programie tym będę rozmawiał z różnymi ciekawymi ludźmi i czasami ciekawi ludzie będą rozmawiać ze mną. Salon Radia TOK FM. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. Czterdzieści, Sergiusz Piotrkowski. Panczynista Konrad Niedźwiecki miał poważny wypadek podczas jazdy rowerem w Holandii. Polak zderzył się z kombajnem i trafił do szpitala. Ma złamane żebra, przebite płuco. Czeka go też rekonstrukcja łopatki i barku. Jego życiu jednak nie zagraża niebezpieczeństwo. Konrad Niedźwiecki jest brązowym medalistą Igrzysk Olimpijskich w 2014 roku i Mistrzostw Świata w 2013 roku w jeździe drużynowej. Izraelskie służby zatrzymały 6 Palestyńczyków podejrzanych o zamach na autobusy w Jerozolimie. Na skutek wybuchu w pojeździe wybuchł pożar, który szybko przeniósł się na stojący w pobliżu inny autobus i samochód osobowy. Rannych zostało wtedy 21 osób. Papież Franciszek powiedział dziś podczas mszy, że boli go serce, gdy widzi, że parafie otwarte są tylko w wyznaczonych godzinach, a potem nie ma w nich nikogo. W czasie mszy dla diakonów stałych mówił, że służba wymaga dyspozycyjności. Diakoni to ludzie świeccy, którzy pomagają duchowieństwu w posłudze i zajmują się niesieniem pomocy chorym, ubogim i cierpiącym. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. Najlepsze w TOK FM. Jesteśmy już na antenie, oddaję Ci głos. I cały czas dyskutujemy, dlatego że wiele elementów z historii pana Jacka i jego małżonki tak naprawdę panu mecenasowi przypomina sprawy, które przewinęły się przez jego kancelarię i tych takich młodych mam i przyszłych mam, to ma pan dostatek. Tak. To są bardzo częste sytuacje, bo za każdym razem, kiedy młoda mama osiągnie sukces zawodowy w postaci bardzo dobrej pracy i zaraz po osiągnięciu tego sukcesu zajdzie w ciążę, ZUS robi się z natury rzeczy podejrzliwy. Jeżeli w przeciągu pierwszych 3-4 miesięcy od podpisania umowy o pracę mama zgłosi zwolnienie chorobowe z tytułu ciąży albo jakiekolwiek inne, które później będzie kontynuowane ciążą, mamy niemalże 100% pewność kontroli ze strony ZUS-u, czy w ogóle istniała podstawa do wypłaty zasiłku chorobowego, czyli mówiąc krótko, czy była mowa o pracę. ZUS bardzo często wtedy... A na czym polega tak przy okazji taka kontrola? Są różne taktyki. Albo przychodzą panie z ZUS-u, przeprowadzają, przesłuchują osoby, które tam pracują, proszą jakieś dokumenty, dowody materialne, świadczenia pracy. Ewentualnie ZUS przesyła taki dość długi kwestionariusz, gdzie pyta o wszystkie elementy, które jego zdaniem mogą świadczyć o pozorności, czy też prawdziwości tej umowy o pracę. Od tego, jak dobrze poradzimy sobie z tym postępowaniem przygotowawczym, zależy, czy będziemy mieli przyjemność spotkania się z ZUS-em w sądzie. A to jest bardzo duża przyjemność, biorąc pod uwagę, że na pierwszy termin rozprawy będziemy czekali około 4-5 miesięcy. Samo postępowanie może potrwać około roku, półtorej, no i jeszcze ewentualne postępowanie odwoławcze.
Chociaż ostatnio ZUS, jeżeli już sąd w pierwszej instancji stwierdza, że mieliśmy jednak do czynienia z umową o pracę, to jakoś troszeczkę rzadziej się odwołuje od tych decyzji sądu pierwszej instancji. Proszę Państwa, 22 44 44 044, nasz numer telefonu. Ja czasami się zastanawiam, czy ZUS, tak powiem trochę złośliwie, czy ZUS to nie jest taka instytucja, która tak naprawdę robi wszystko, żeby nie zapłacić. Przynajmniej takie opinie słyszę od tych osób, które do mnie piszą i opisują swoje ZUS-owskie historie. Przykładem może być też pan Jacek również. Co tu zrobić, żeby nie zapłacić? Z mojej perspektywy może to wyglądać ponownie, ale ja to tylko mam do czynienia z tymi wypadkami, kiedy coś z ZUS-em poszło nie tak. Mhm. To jest jedna sytuacja. No ja też. Druga sprawa też jest specyfika tego postępowania ZUS-owskiego. Mm-hmm. Standardem niemal jest to, że ZUS poza wysłaniem jakiejś odpowiedzi na nasze odwołanie, na jakieś ewentualne pismo procesowe, jest to, że ZUS w ogóle nie bierze udziału w tym postępowaniu. Nie przesyła swojego przedstawiciela, więc de facto my zderzamy się sami z sądem. Sąd, ponieważ widać brak reakcji, czy też brak takiego normalnego udziału ZUS-u w tym postępowaniu, dość często bierze na siebie ciężar, tak mam wrażenie, no, reprezentowania ZUS-u w tym wszystkim. Postępowanie dowodowe w tym zakresie jest bardzo często prowadzone w bardzo szerokim zakresie z urzędu, przez sam sąd. To sąd sam dopatruje się dość często dziury w naszej historii, w tym wszystkim, co wcześniej przedstawiliśmy. Proszę Państwa, zadzwonił nasz pierwszy słuchacz. Małgorzato, jeśli możesz te słuchawki. Już. Ojku, poczekaj. Mam gry. Nie, już wszyscy mamy. A, przecież ty siedzisz cały czas w słuchawkach. Jak pan Hilary. Pan Hilary, co w ogóle? A ja jeszcze ci szukam grzecznie, karnie. Jest z nami pan Michał z Łodzi. Halo? Panie Michale, czy pan nas słyszy? Słyszę. To my teraz pana słuchamy. Ja mam takie jedno szybkie pytanie. Czy w takim razie jest możliwość, żeby pójść do instytucji bez papierowego zapytania i otrzymać rzetelną odpowiedź, która by miała jakąś moc prawną? Panie mecenasie, to tak naprawdę słowa, parole. Ktoś powiedział. Tak. Długo nie mamy w ogóle dokumentu, że udzielono nam dokładnie takiej odpowiedzi, tak długo... Bo potem też taka sprawa jakby procentuje bądź nie procentuje w sądzie, bo potem udowodni panie kochany, jak to było i co powiedział urzędnik. Trzeba mieć na to jednoznaczny dowód, a takim jednoznacznym dowodem może być odpowiedź na nasze pismo. I to jest właśnie to takie ważne. Pan Marek z Rzeszowa, halo? Dzień dobry. Nie mam pytania, natomiast taki komentarz, ponieważ też miałem zderzenie z ZUS-em w swoim czasie i rzeczywiście trwało to parę lat, batalia. A z jakim efektem? Takim, że przepisy się zmieniły w międzyczasie, natomiast był to koszmar. Natomiast prawda jest taka, że jest to najgorsza organizacja typu piramidy finansowej ZUS, istniejąca od czasów Bismarka. To Bismarck wymyślił ten chory system, by zbierać podatki pod nazwą zasiłków. I tak od Bismarcka ten koszmar trwa. Piramida finansowa, która kiedyś legnie w gruzach, natomiast której my jesteśmy wszyscy ofiarami. Ten koszmar musi się skończyć. To już jest inna kwestia, bo tutaj dotyka pan sprawy. Bismarck mówił, Bismarck chciał, żeby robotnicy mieli emerytury, prawda? Bismarck przede wszystkim potrzebował zebrać pieniądze i była to świetna forma, no powiedzmy, okraszenia tego zbierania pieniędzy poprzez takie, powiedzmy, pseudospołeczne obietnice. Wiemy o tym, że jest to piramida finansowa. Wiemy, na czym polegają piramidy finansowe, że generalnie trwoni się więcej niż wpływa. Ale kto trwoni? I w tym... Proszę Panią, bilans ZUS-u to, co nigdy, my teraz nie płacimy. Nigdy nie był na plusie. Bilans ZUS-u nigdy nie był na plusie. To państwo jest dopłaca to przecież do wypłaty emerytur. Jest to piramida finansowa. Piramidy finansowe na tym polegają, że więcej wypływa niż wpływa. I to jest piramida finansowa. No, wypływa, bo emerytury są wypływane. Jak Amber Gold i wszystkie inne piramidy, niczym się to nie różni. Myślę jednak, że duże rozgraniczenie jest w słowach naszego... dyskutować, bo dohacza pan o system emerytalny, a tego w tej chwili w tą stronę nie bardzo chcemy, znaczy, w tą stronę iść. W tym stwierdzeniu jest bardzo dużo takiej goryczy. Ludzi, którzy o swoją sprawę walczą z ZUS-em. No, można zażartować, że ZUS regularnie liczy coś, czego nie ma, czyli kapitał początkowy na przykład.
No, ale wie pan, gdyby nie policzył, gdyby nie liczył kapitału początkowego emerytury, byłoby znacznie niższe osób. Nie, mówimy liczyć pieniądze, które już zostały dawno temu wydane. Ale na tym polega też troszkę system solidarnościowy, prawda? Ale ja nie rozmawiamy teraz o systemie emerytalnym, bo naprawdę nie rozmawiamy jeszcze w kierunku zmian polityki i tak dalej. Pani Anna z Kielc, halo? Dzień dobry. Dzień dobry. Mam taką świeżą sprawę. Mhm. Otóż udałam się do ZUS-u, złożyłam wniosek o przeliczenie kapitału początkowego w związku z ustawą, którą podpisał pan eksprezydent, pan Komorowski. Mianowicie chodziło o zaliczenie lat, kiedy byłam na urlopie wychowawczym. Jako składkowe tam jest inaczej się to liczy. No nie istotnie. W każdym razie, może to jest mniej istotne w tym momencie, w każdym razie złożyłam ten wniosek i to było we wrześniu. Teraz się zreflektowałam, że to wydaje mi się za długi okres, żeby tyle oczekiwać na odpowiedź. I udałam się ponownie do ZUS-u. Pani w informacji przyniosła moje dokumenty i okazało się, że odpowiedź poszła, owszem, jest to przeliczone, ale na adres, pod którym ja już nie mieszkam lat przynajmniej 10. A skąd mieli wiedzieć, jaki pani jest nowy? Zostawiła pani? Żałuję, że nie wzięłam, ale to nieważne, że nie wzięłam tego kopii tego wniosku, który składam. W każdym razie oni wniosek mieli, więc ta pani odwróciła dokumenty i na wniosku, przepraszam, że powiem kolokwialnie, jakby wpisała się nowy adres, tak? No po czym zażądałam rozmowy właśnie z aprobantem, bo to tak się ta pani nazywała, aprobant, która wydawała decyzję. Pani w informacji była na tyle uprzejma, że mnie połączyła z tą panią. Zapytałam panią, dlaczego nie odwróciła kartki i wysłała właśnie te wszystkie informacje pod adres, zupełnie już nieaktualny. Ale chodzi o to, czy ja mam prawo, nie wiem, żądać jakiegoś zadośćuczynienia za to, że moje dane osobowe wyciekły zupełnie, tam są również dane finansowe, prawda? Bo był cały kapitał początkowy, były inne informacje. Aha, że trafiły pod inny adres, być może otworzyła to inna osoba, ale nie, i tak? Być może z całą pewnością. To nie był list polecony, tak? Bo ZUS, czyli to nie był list polecony? No podejrzewam, że nie był list polecony, bo nie było zwrotki. Tak, pani powiedziała, że nie było tak zwanej zwrotki, czyli nie było. Listem zwykłym. Listem zwykłym. Znaczy, może nie zdążyła wrócić ta zwrotka. No nie, kilka miesięcy minęło. Nie, to było we wrześniu, a tutaj ja w grudniu teraz byłam. Mhm. Także nie było żadnej zwrotki i pani, no tak jak mówię, na wniosku widnieje ten mój adres aktualny, więc rozumiemy. Nie było żadnej... Pytanie, czy ma pani się zwracać i jest sens o szkody, które pani poniosła, ponieważ pani dane... Tak, no, gdyby się nie zjawiła, to sprawa by umarła. I jeszcze drugie pytanie przy okazji. ZUS mi ja dostałam kopię. Ta pani w informacji, która przyjmowała mi dokumenty, skopiowała mi tą odpowiedź i tam... Nie wiem, czy to pan może, bo ja w trakcie tej całej audycji tutaj, nie wiem, czy pan jest na tyle, pan mecenas, niech pani mógł mi odpowiedzieć. Chodzi o to, że ja według mnie dostałam błędną decyzję. To znaczy, zamiast obawiam się, proszę pani, że my bez widzenia tych dokumentów, które ma pani, nie jesteśmy na tę drugą część pytania w stanie odpowiedzieć. Mianowicie chodzi o urlop wychowawczy, który do tej pory był przeliczany składnikiem 0,7, współczynnikiem 0,7, a teraz zrozumiałam z ustawy, że ma być 1,3. I właśnie chodzi o te wskaźniki. Więc już jak gdyby policzył mi to jako okres nieskładkowy, odjął, zrobił pół. Ja jednak się upieram tak, bez zobaczenia dokumentów. Trudno będzie nam odpowiedzieć na to pytanie. Jak ja się będę zachować? Może pani zwyczajnie złożyć odwołanie od tej decyzji. Jak już mówiłem, postępowanie ZUS-owskie jest bezpłatne. Niech się temu przyjrzy sąd. I wtedy najprościej tę samą sprawę jakoś rozwikłać. To znaczy odwołanie do ZUS-u, tak? Do sądu za pośrednictwem ZUS-u. Bo trzeba pamiętać o tym, że zawsze wysyła pani jest odwołanie tak, do ZUS-u, kierując je do sądu. On przekazuje do sądu. Odwołanie zawsze należy złożyć w dwóch jednakowych egzemplarzach.
Tak, i uprzednio należy sprawdzić tą ustawę, prawda, żeby być pewnym... Dobrze by było. Dobrze by było. A co do tego pierwszego, czy jest sens w ogóle się odwoływać od takich poczynań ZUS-u i takich, można powiedzieć, nieprasobliwych działań, że mimo, że jest adres, to no, dla nich nie jest zobowiązaniem ten adres. Tutaj to mieliśmy do czynienia prawdopodobnie z pomyłką systemu komputerowego, bo prawdopodobnie ktoś nie odnotował zmiany tego adresu. No tak. To są raczej trudne sprawy. To wiadomo, będzie trwało długo. Długo. Jeżeli pani ma wolę walki, duszę bojownika, to czemuż nie? Tak to jest. Bardzo pani dziękujemy. Kłaniam się, dziękuję bardzo. Dziękujemy bardzo. Jeszcze mam parę pytań takich dotyczących, parę spojrzałam na zegar właściwie jedno pytanie. W których takich miejscach jest najwięcej spraw, które trafiają pana, w tych obszarach ZUS-owskich, które trafiają do pana do kancelarii, jako właśnie ludzie mówią, muszę pójść do sądu, dość tego. Znaczy podstawową sprawą są te kwestie podlegania w ogóle ubezpieczeniom społecznym. Przypadki młodych mam, czy osób, które długotrwale przebywają na zwolnieniu, a później chcą osiągać na przykład zasiłek macierzyński. Czyli mała firma, większa firma, a ZUS? To też dotyczy nawet nie tylko małych firm, bo po prostu dla ZUS-u każdy wypadek, kiedy on ma wypłacić tego świadczenia więcej niż w danym momencie ściągnął składek, jest już na dzień dobry podejrzany. Drugim obszarem są wszelkie renty. Tutaj jest czy też zasiłki chorobowe, czy też później zasiłki rehabilitacyjne. Lekarze, orzecznicy ZUS-u mają tendencję do uzdrawiania niemalże każdego. Niedawno pisałam taką historię człowieka z ciężką padaczką, który został uzdrowiony, nigdzie pracować nie może. Kiedy lekarz, orzecznik ZUS-u stwierdził, że komuś ze stwardnieniem rozsianym na przykład może się poprawić. Te sprawy są o tyle skomplikowane, że tutaj mamy cały korowód opinii biegłych. Albo my nie jesteśmy zadowoleni z tej opinii, albo lekarz orzecznik ZUS-u zgłasza swoje zastrzeżenie za pośrednictwem właśnie organu rentowego. I te sprawy mają tendencję naprawdę ciągnąć się bardzo długo, a my w tym czasie jesteśmy pozbawieni świadczenia. Jedyny ale ja zawsze, przepraszam, że przerwę, ale ja zawsze widzę, że w takich sytuacjach ZUS walczy, jak ja to mówię, do końca. Tak. Zaciekle i do samego końca. Tak. Opierając się na stanowisku, że jego lekarz czy komisja lekarska ZUS-u na pewno wydała prawidłowe orzeczenie. Tylko problemem jest dość często to, że w tych sytuacjach badają nas na przykład lekarze innych specjalności niż schorzenia, na które my zapadliśmy. No, laryngolog badał na przykład pacjenta, który miał padaczkę, ale to jakby zupełnie inna kwestia i wydawał decyzję w tej sprawie i skończyło się w ten sposób, że człowiek pracuje w tej chwili na budowie, na wysokości, mając ciężką padaczkę, ponieważ i to jeszcze na czarno, bo nie może ujawnić pracodawcy, że jest tak chory, bo go wraz wyrzuci z pracy, no bo nie może ktoś taki pracy, a lekarz medycyny pracy mówi, nie można. Proszę Państwa, bardzo serdecznie Państwu dziękuję. Małgorzata Kolińska-Dąbrowska w studiu obecna, program Na Kłopoty Kolińska. Pan Jacek Grzyszkowiak, przedsiębiorca, proszę, który opowiadał nam o swoim sporze z ZUS-em i jak Państwo otworzyli grupę na Facebooku. Małgosia Wiącek i pan mecenas Tomaszczyk. Ona zawsze chwaliła ZUS, że to jest pewne, to najlepsze, to jest gwarancja. A tutaj ja dowiaduję się, że jest odwrotnie. Radio to mi się nie nadaje, muszę się nie bać. Radio to ten film. Euro, Conchita, Barbie, Dave. Analizujemy, sprawdzamy, dopytujemy, żeby zdać raport gospodarczy. Wszystko, co powinieneś wiedzieć o gospodarce od poniedziałku do piątku po 12.40. Reklama. Myśląc logicznie, jeśli chcesz zdobyć najnowsze technologie, możesz brać udział w konkursach. Robić to częściej. Witamy w wielkiej grze. Udało się! Dziękujemy za udział w konkursie. Prosimy spróbować ponownie. I płacić za to rachunki. A myśląc technologicznie, skorzystaj z 50 lat w Saturnie. 17. Niedziela, 29 maja. Jest, proszę Państwa, 17. Informacje TOK FM. Sergiusz Piotrkowski.
Piątą godzinę trwają już kolejne negocjacje w Centrum Zdrowia Dziecka, a choć do porozumienia jest niby blisko, to wciąż go nie ma. Maszynista Konrad Niedźwiecki miał poważny wypadek, ma przebite płuco. Gapiostwo mechaników kosztowało ekipę Red Bulla zwycięstwo w Grand Prix Monaco w Formule 1. W piątą godzinę w Centrum Zdrowia Dziecka trwa kolejna tura rozmów między dyrekcją szpitala i strajkującymi od wtorku pielęgniarkami. Negocjacje dotyczą podwyżek oraz zatrudnienia dodatkowego personelu. Szczegóły składanych przez obie strony propozycji nie są znane. Nie chciała ich także zdradzić rzeczniczka centrum Katarzyna Gardzińska. Cały czas pojawiają się nowe propozycje. Staramy się tutaj odpowiedzieć na prośby związku zawodowego. Przy czym, jak podkreśla rzeczniczka szpitala, zarówno dyrekcji, jak i strajkującym zależy na osiągnięciu porozumienia. Staramy się zrobić wszystko, żeby od poniedziałku pani wróciły do pracy i żeby szpital wrócił do swojego normalnego funkcjonowania. W czym obu stronom pomaga kilku niezależnych mediatorów. Teraz kolarstwo. Włoch Vincenzo Nibali, zwycięzcą wyścigu kolarskiego Giro d'Italia, Rafał Majka, zajął piąte miejsce. Z kolei broniący tytułu Brytyjczyk Lewis Hamilton z teamu Mercedesa wygrał wyścig o Grand Prix Monaco, szóstą eliminację Mistrzostw Świata Formuły 1. To jego pierwsze zwycięstwo w tym sezonie. Drugi był Australijczyk Daniel Ricciardo z Red Bulla. Trzecie miejsce zajął Meksykanin Sergio Perez, lider klasyfikacji generalnej Niemiec Nico Rosberg z Mercedesa był szósty. O zwycięstwo Brytyjczyka w dużym stopniu przesądziła niefrasobliwość mechaników Red Bulla, którzy nie byli przygotowani. Proszę Państwa, głupotami to my się raczej nie zajmujemy. Red Bull, coś ty i ta Orange?